Cześć widzowie. Złożyliśmy sobie Mustanga. Udało mi się zebrać wszystkie części. Teraz lecimy na misję fabularną w końcu. Nie ulepszałem jakoś samochodu z tego odcinka. Mam nadzieję, że to co jest wystarczy. Jeżeli podoba wam się Need for Speed, nie widziałem, żeby napiszcie to. Wchodził do centrum turystycznego. W komentarzu, stać łapeczkę w górę. No a my lecimy z fabułą. Jesteś dobrze, słuchaj. Familia organizuje konwoje wjeżdżające do miasta. W następnym będzie mój Koenigsegg z paroma dodatkami. Ty i twoi ludzie odzyskacie go, okej? Okay? Czemu niby mamy to zrobić? Po pierwsze, jesteście mi to winni. Po drugie, Raf będzie mógł zajrzeć pod maskę, zanim dostarczycie wóz. Więcej nie potrzebuję. Wchodzimy w to. Dobrze. Więc będziecie musieli. Fajny plan. W ciągu 2 godzin wywożą Koenigsegga za granicę miasta. Łapiemy ich i zgarniamy ładunek. Będzie jechać w konwoju. Jakiś pomysł? Szybka akcja. Podrzućcie mnie do ciężarówki, ja zajmę się resztą. Raf, ten Mustang nadaje się już do ucieczek? Tak, pancerz jest gotowy tak jak chciałaś. Może przyjąć na siebie nie jeden cios. Świetnie. Mac, przygotowaliście z Rafem tego drona? Będę oczami na niebie. Dobra, pokażmy familii, że wróciliśmy. Uła. No to capnijmy sobie hiperwóz. Dron jest online, szukam konwoju. Jedźcie jak najszybciej do ustalonego punktu. Nie wiem, ale co Raf zrobił z tym Mustangiem, ale wydaje się ciężki i gotowy na przyjęcie paru uderzeń. No czuję, skręcę. Dobra, Taj, pamiętaj. Konwój familii będzie chroniony przez wóz prewencyjny, więc najpierw zajmiemy się nim. Dowieź mnie do ciężarówki, nim dotrze do tunelu Ember Valley i będzie w porządku. Obserwacja powietrzna będzie odcięta w tunelu. Idealny moment na szybką akcję. Plan bez wad. Jakby coś poszło nie tak, improwizacja, co nie? To nie będzie konieczne. Mac, od kiedy znasz Jess? Przecież zawsze ma plan B. I plan C. I plan D. I plan E. Wszystko się zgadza. Dobrze, że wróciłaś, dziewczyno. Razem rozpędzamy niezłe piekiełko. Nie jestem tu dla wrażeń, Mac. Mam robotę. Którą fajnie będzie wykonać. A tak serio. Chcę wam pomóc dostać się na gonitwę, ale to wszystko. Aha. Mówię poważnie. Jasna sprawa, Jess. Ford Mustang GT pod teren. Teraz tutaj. Tak, wiem, tylko nie chciałem przypowiedzieć. Widzę ich. Ciężarówka jest już prawie na miejscu. Mają wsparcie. No, wyszliśmy z cutscenki. No to jazda. Jedziemy. Podjedź do ciężarówki, zanim dotrze do tunelu. Zdalne sterowanie jeszcze przez chwilę. Dziękuję. Nie laguj. Bro. Familia nie dopuści nas do ciężarówki. Musimy pozbyć się samochodu. Z przyjemnością. Dobra, pozbyć się ich. Get out. No nie da się, tak? Wyciekaj teraz, chyba nie tki. Pozwól się go, Tyler! Już się robi, tylko ten Mustang jest bardzo wolny. Nie da rady dogonić go bez nika. 900 metrów? Nie ma szans. Tyler, zaraz będzie tunel. Musimy się pozbyć tych wozów. Dobra, już. Jest. Było w ostatniej chwili. Dobrze, że one nie mają praktycznie wytrzymałości.
Jess, gotowa? Co się dzieje? Musiałem przyhamować. Dorwiemy. Co do cholery? Gość postradał zmysły. Dzieje się tu coś poważniejszego. Familia nie posunęłaby się do tego dla jednego wozu. Co robimy? Co, przesuńmy się na tym parze, żeby pod prąd jechać. Zanim dotrze do miasta. Czy wy to też widzicie? Widzimy i czujemy. Wsparcie, mają wsparcie. Widzę ich. Co jest? Harzy. Muszę. Oh man, przecież się zbliżam do tej ciężarówki. Nie, nie zbliżam się. O, BMW. Dobra. Out. Sayonara. Jeszcze jeden. Ci są otwarci. To jakiś cholerny no fest. Poradzimy sobie i z nimi. Hej, jadą do was kolejne auta familii. Damy radę. Kolejne? Ej, ale tamten się koprytnął i dalej jest. Czy nie? Nie, dobra. No dalej, pozbądź się ich, Tyler. No problem, Jess. Ej, ludzie, gliniarze się zrobili gadacimi. Zwróciliśmy na siebie uwagę, więc musimy się mocno sprężyć. Nie wiem. Jeszcze jeden. No. Wykończ go. Czas to wreszcie zakończyć. Muszę czekać na niego. O, jeny, AI się zbugowało. Czemu ten nie obrywa tych ludków? Ostatni wóz nie pozwoli ci podjechać do ciężarówki. Musisz się go poznać. Zobaczymy. Dobra, Sayo. Sayo, arigato. Jest do ciężarówki. Szybko, 500 metrów? Nie zdążę. To chyba cała obstawa. Mac? Tak, czas na ciężarówkę. Nie zdążę. Nie dasz rady dostać się na tył. Jak jest plan, Jess? Jeszcze nie wiem. Podjedź bliżej. A, dobra. Widzę coś. Jess, mam pewien naprawdę chory pomysł. Mac? Drabinka z boku. Możesz podejść od prawej. Dobra, Ty? Jadę na miejsce. No dobra, zwolnił. Regera. I o to właśnie chodzi. Dobra robota. Patrzcie teraz na tę szybkość. Widzimy się na miejscu. Mustang jest spalony. Załatwię go i dojadę później. Jeff, masz na ogonie od groma policji. Na pewno sobie poradzisz? W tym wozie? Niech mnie dogonią. Nie. Oj. Tam się nie stało. I jak chcę? Jak się prowadzi? Znasz uczucie, kiedy wciskasz gaz, a silnik mruczy, budząc się do życia? O, da! No właśnie. Tylko co jest, policja? Postaje. Tak szybko? Dobra, to jest... What the fuck? Co się stało z tą Regerą? Nie mogę się doczekać na moją kolej. Sorry, Mac. Koenigsegg pojedzie prosto do Schulera, jak tylko Rab zajrzy na chwilę pod maskę. No nie. Czemu ja nigdy nie jeżdżę takimi brykami? Bo jesteś offroadowcem, ziomeczku. Ra, jest już Jess. Co? Już? What the fuck? Ale trasa. Jedziecie Regera. Hej, Mac! Tak w ogóle miałeś rację. Da? Świetnie się bawię. Ha, ha! No to pa! Oh yeah! With the biggest. Kura. Nie, lot. Oj, sorry. G-Class.
Zatem straciłaś samochód. Taka wpadka nie może się powtórzyć. Znajdę tego, kto to zrobił. Możesz być tego pewien. Moi inwestorzy się niepokoją. Wyciągnąłem cię z bario, bo myślałem, że sobie poradzisz. Poradzę. Mam nadzieję. To, co było tam pod maską, jest warte więcej niż twoje życie. Ha. Lepiej, żebyś to nie był ty, Morgan. Chyba dosyć dziwne, co ona zrobiła w tym samochodzie. Tak. Mamy Regerę. Tyler, moi ludzie odebrali Regerę. Miller strzaniła geometrię kół i klocki, ale tym razem jej to daruje. Wspaniałomyślne. No nie, słuchaj, musimy się spotkać. Co, teraz? Tak, teraz. Spotkajmy się w centrum, u mnie. Kasyno Elysium na zapleczu. Idziemy do miasta. Szanse, żeby nas tam skasowano. Dobra, niech będzie. Tyler. Hej, Daj, tu Raf. Chcę, by Mac coś dla mnie odebrał. Nie będzie narzekał. Daj mu o tym znać. No dobrze, no to chyba czas na kolejny etap. League. I po to jedziemy się spotkać. Raf, Schuler mówi, że ma auto. Dobrze. Lepiej, żeby miał dobrą ekipę, jeśli chce zrobić z niego coś sensownego. Ty nie dałbyś rady? Nie. Sterownik wtrysku jest robiony na zamówienie i zabezpieczony przed majstrowaniem. Nie widziałem nic takiego od czasu Singapuru. Tylko co familia robi z taką technologią? Nie mam pojęcia, ale miejcie oczy szeroko otwarte. Coś dziwnego, tak? Z tymi częściami. No dobrze, dobrze. Witajcie kierowcy. Słuchacie opiekunki. Pustynne wiatry przywiały garść gorących plotek. Młody kierowca Tai spowodował burzę, rozbijając w proch parę oldschoolowych lig. Kim on jest? Jest singlem? Mówi się, że stać go nawet na występ w gonitwie banitów. Przed nim jeszcze wiele kilometrów. Tai, przyjacielu, mierz wysoko i wygrywaj dalej ligi. Ale popracuj nad bryką. Nie dowiezie cię nawet na linię startową gonitwy. Spokojnie, pracuję nad nią. Hej, Tyler, kawał dobrej roboty z konwojem. A wiesz, jak trudno mi zaimponować? No... To niemożliwe. Postawiłem na was dużą kasę. Zaimponowałeś mi, a wręcz zainspirowałeś. Twoja ekipa musi wygrać Ligi Driftu i Draga. W drifcie rządzi zablokowany drążek, a w dragu klub zamieszek. Pokonajcie ich szefów, a zbliżycie się do udziału w gonitwie banitów. Dacie sobie z tym radę, dzieciaki? A, i przekaż swojej przyjaciółce Miller, że jeden gość ma dla niej roboty. Trzeba przewieźć jakiegoś VIP-a. Prześlę szczegóły, może być? No, to nie coś, co... Zu, chłopak, nara. Ula, VIP-a. No, zmierzmy się z klubem zamieszek i zablokowanym drążkiem. To czas poszukać jakiegoś dobrego dragstera. Daj znać, jak już znajdziesz, to przy nim podłubiemy. A co z tobą, Mac? Sam kupię i przygotuję wóz. Dzięki. Pora się trochę poślizgać. Jess, Schuler nagrał ci jakąś robotę. Powinnaś mieć info. Naprawdę? To ciekawe. No dobrze. Powinniśmy sobie odblokować garaż.
przygotujemy sobie autka na przyszłość. Szykuje się naprawdę fajnie, kurczę, parę odcinków. Jeden mamy wycieczki, drugi będzie w Draku, trzeci fajowo. Bardzo fajnie. Wycieczki zawsze były długie. Niezły materiał do oglądania. Zrobimy sobie teraz. O. Dobrze. I zobaczmy, co możemy zrobić z tym Perlejtem. Jak tu można cię już dziękować? O. Światło na razie nie. Progi. Jakie porządne progi. Aha, tylko takie. No dobra. Tylny zderzak. O. Pasuje mi taki. Bierzemy sobie chyba to. Jeszcze nie wiem, jaki będzie body kit. Na pewno felę można zmienić. Oczywiście, że czarny. Tak. Rozmiar kółek. To być taki. No. Pelgi rozmiar. To być taki. Kożo opony. Mogę zrobić? Nie ma. Strefy driftu. Dobra. Jeszcze szyby. Okej. O, mogę ci nie płatnik. Potrzebuję takiego poszerzenia. Żebyś co? Jaka tablica rejestracyjna? Masimy go. To jest majster. Need for speed. Fajowo. Dobrze, dobrze. Klapa bagażnika. Ło! Ale zarobiste. Ale to mi się podoba. Naprawdę spoko. Okej. Dobra, to tyle na razie. Notyfikacja osiągów. O. Dobra. Musimy wyjechać. Per Lady.
I jedziemy do warsztatu. Trzeba go potężnie ulepszyć. Porolujemy sobie. Jakie części chcielibyśmy do tego czekać? Witajcie kierowcy! A może powinnam powiedzieć speedcrossowcy? Zgadza się, liga speedcrossowa zawitała do Fortune Valley! Jak to w speedcrossie można się spodziewać szalonych driftów, skoków i całej masy spustoszenia. Wieść się niesie, że sam Jason Monroe, czyli Barracuda, aktualny król speedcrossu, spektakularnie palił gumę podczas ustawki do zdjęć pod Braxton. O, niestety do ligi dostaną się tylko sponsorowani kierowcy. Czy nie byłoby świetnie zobaczyć, jak ktoś z naszych pokazuje Barracudzie to i owo? No, na pewno ktoś z was da sobie radę. Dobra, będziemy sobie robić go pod Outlaw'a właśnie. Weź pod Nitro. Bo chodzi o to, żeby nasze auto do dragu widać, że miało dobre przyspieszenie. To jeszcze prędkość i Nitro. No, na razie wszystko leci pod Nitro. Moc Nitro. Chodzi o moc Nitro. Czy parę sobie razy porolujemy. Zobaczymy, co tu nam dropnie. Okej, co? Taś pod Nitro. To jest ustawione. To jest ustawione jakieś. Tak powiem wam, to jest ustawione. Zaś... No nie, to jest niemożliwe przecież. Moc Nitro już na maksa, fajnie, tylko potrzebujemy... Lepsze statystyki, proszę państwa. Zaś pod Nitro będzie, patrzcie. A móc. Fajowo. Że mamy chyba... za niskie poziomy, wiecie? Dlatego dropi nam takie słabe. Wiecie, robimy tak. Cyk. Tu nic nie ma, więc ja przejdę. Blok może być. Dobra, nie, musimy jeszcze porolować, bo ja takie może nie pojadę. To jest za słabe. Wyższy poziom. No. Nie, to się nie opyla. Inaczej spróbujmy. Spróbujmy dropnąć turbo. Na razie bez premii. Jakieś dobre części po prostu. Dory, no też może być jakby skoro. Dobra, niech będzie na razie. Co jeszcze? Układ wywiechowy. Ale bra, no. No. Niech będzie. I Ecu. Dobra, no i tym akcentem kończymy sobie dzisiaj. W przyszłym odcinku będziemy robić sobie drag. O. A. Może być. No i pokażę wam już w pełni ulepszonego Fair Lady. Do następnego.